Ukraińskich, Witalij Kaliniczenko, który poprawia tutaj swoje życiowe rekordy, 184,5, później 186,5 w drugim treningu, no i walczy też o poprawienie rekordu Ukrainy, który od 11 lat należy do Witalija Szumberca i wynosi 189,5 metra. Kaliniczenko wysoko dosyć nad zeskokiem, no i chyba będzie nowy rekord Ukrainy. To powinno też oznaczać kwalifikacje do zawodów, trener zadowolony. No i brawa dla Witalija Kaliniczenki, który dzisiaj skacze równo, powtarzalnie, no i teraz 195,5 metra, rekord życiowy i zarazem nowy rekord Ukrainy w długości skoku narciarskiego, 200 metr, coraz bliżej. O, krok po kroczku zbliżają się zawodnicy z Ukrainy do tego, by ten 200 metr złamać. Wiatry 0,4 metra na sekundę pod narty odjętych, więc będzie miał niespełna 6 punktów, 5,8 dokładnie. Jest piąty, a zatem z awansem do zawodu.